swoich pozycjach. W bramce jest już Jakub Wrombel. Bełchatowianie dopiero teraz jeszcze ich okrzyk tutaj bojowy, którego oczywiście nie słyszę, bo tak głośno leci z głośników ten doping fanów GKS-u Bełchatów, który skutecznie nam tutaj wszystko zagłusza. No liczę na to, że za chwilę jednak zapanuje ta znana ze stadionu w czasie epidemii cisza. Oczywiście żartuję po części, bo wolałbym usłyszeć normalnie kibiców dopingujących na trybunach i to na żywo, a nie lecących z głośnika. W tym momencie pierwszy gwizdek sędziego Aluszyka i rozpoczęło się spotkanie Patryka Muchy. Jesteśmy blisko pola karnego Bełchatowa. Niepotrzebnie podniósł piłkę do góry Marek Hanousek, ale jeszcze raz lewą nogą dośrodkowuje. Tam jednak więcej piłkarzy Bełchatowa. Marek Hanousek! No był w bardzo dobrej sytuacji. Utrzymujemy się przy piłce, Bartłomiej Poczobut, ale teraz bardzo łatwa strata i Bełchatowianie niebezpiecznie z numerem 10 wyskoczył nam tutaj Dawid Flaszka. Dawid Flaszka dośrodkowuje, nie opanował piłki Daniel Tanżyna. Cały czas Bełchatowianie w polu karnym Widzewa. Przewraca się jeden z Bełchatowian. No coś niewiarygodnego. Damian Hilbrycht, 11 metr. Jakub Wrombel w bramce. No i mamy bramkę. Pewny strzał Hilbrychta. Najlepiej, no to jest błąd, którego nie powinniśmy popełnić. We własnym polu karnym w ogóle dopuszczenie do takiej sytuacji. No ale to nie jest pierwszy raz. Mieliśmy podobne przykłady w Nowym Sączu, a tymczasem znów Bełchatowianie w naszym polu karnym. I znów Damian Hilbrycht. Trzeba się tutaj rozbiec, pokazać się do gry. Tak jest, brawo. Marek Hanousek jest aktywny. Świetne dośrodkowanie, ale tutaj piłkę wygarnia z głowy. Tutaj do Kaspra Gacha. Gach po lewej stronie pola karnego. Ponownie do Michaela. Michael do Marka Hanouska. Hanousek rozpędza się, jest nie do zatrzymania dla Bełchatowian. Dobre dośrodkowanie lewą nogą. Szkoda, że tam nie wygrał Waldowianie. No długo, długo Marcin Sierczyński się zastanawia, do kogo wrzucić. No ale w końcu znalazł partnera, tylko że ten też znalazł do Michaela. Michael fajnie przejął tą piłkę. Teraz oddaje na lewą stronę do Kaspra Gacha. Kasper Gach do Marka Hanouska. Hanousek do Michaela. No ta trójka naprawdę nieźle sobie radzi. Kasper Gach jest już w polu karnym. Dośrodkowuje. I jeszcze nogę Widzewa. Oni się rozbiegają. Zrobiło się miejsce. Ładnie Łukasz Kosakiewicz, ale... Zagranie ręką, sędzia nie reaguje, Bełchatowianie, no niebezpiecznie może teraz być, musimy uważać, podaj jeden z zawodników Bełchatowa w nasze pole karne, my już wracamy na szczęście, ależ było groźnie. Dośrodkowanie, pod słońce tam niewiele widać, ależ zamieszanie, Kuba Wrombel na posterunku. Jeszcze jest faulowany zdaniem sędziego, tak więc teraz jest zadowolony ze swojego losu. Tak tutaj mogę odnieść takie wrażenie, Pipczyński, także Sława, trzymamy kciuki, niech to będzie twój mecz. Niech to będzie po tylu latach. Wyrzut daleki z autu Widzewiaków. Jednak najwyżej Bełchatowianie. Jeszcze raz będzie powtórka. Łukasz Kosakiewicz. Dobre dośrodkowanie. Tam wysoko skaczemy. Michael w tej chwili jest w polu karnym. Próbuje się oderwać. Strzela lewą nogą. Zablokowany. Aż 9 minut, o ile dobrze usłyszałem, doliczonego czasu gry. A tymczasem już rzut rożny. Paweł Bartłomiej Poczobut. Strzela. Jeszcze jeden strzał. Ależ bramka! Coś fantastycznego! Patryk Mucha. Kapitalne uderzenie Patryka. Widzewa w polu karnym Bełchatowa, jednak Kacper Gach, kto najwyżej wyskoczy, Daniel Tanżyna! Metr, półtora metra. Wznowili grę, próbują coś jeszcze tutaj w tej połowie spotkania zrobić. Oj, teraz znów zostawiliśmy zbyt dużo wiele miejsca Bełchatowianom. Dobre uderzenie, ale go wspierać muszą uważać, bo to nie jest dobry początek po wejściu. Paweł Tomczyk tymczasem. Fajnie, Paweł Tomczyk urwał się, jest już w polu karnym. Paweł Tomczyk wpada w pole karne. Paweł Tomczyk broni bramkarz GKS-u. Jeszcze jest bramka! Ależ gol! Brawo, Paweł Tomczyk, tak gramy. Już teraz tak mi się średnio on podoba. Jest gwizdek sędziego, rozpoczęliśmy duel, mógł kontynuować udział w tym spotkaniu, stąd zmiana w bramce. Przypomnę, że Wiaczesław Kurdiawczew, nasz drugi bramkarz w tej chwili pomiędzy słupkami, ależ groźnie było, no zostawiliśmy w tej chwili. Środka powalczył o piłkę Marek Hanousek, nie ma tutaj absolutnie mowy o faulu. Paweł Tomczyk, Paweł idź za tą piłką, tak jest, popełniają błąd Bełchatowianie. Paweł Tomczyk sam na sam z bramkarzem, Paweł Tomczyk! Jak on tego nie strzelił? Nie dał, interweniował bardzo dobrze i tylko rzut rożny dla Widzewa. Wysoko tutaj skaczemy, no ale broniących się przed spadkiem. Już wrzutka głęboka w pole karne Widzewa, wysoko gdzieś ta piłka krąży, no ktoś to musi przerwać. No przerywa na szczęście Kacper Gach. GKS-u Bełchatów, Kacper Gach. Niezłe dośrodkowanie, kto najwyżej wyskoczy. Fajny strzał, ale tuż nad. Ciężko było coś z tego zrobić, ale zrobił Mateusz Michalski wychodzi w tej chwili do Michaela Mayo. Dobrze, podał do Michaela. Michael jest już w polu
karnym. Michael, strzelaj lewą nogą! Uderza, ale to uderzenie jednak zablokowane przez obrońców GKS-u Bełchatów. Piłka daleko wybita. Kto teraz? Bartłomiej Poczobut. Dobrze. Bartek Poczobut. Do Kosakiewicza. Ten do Patryka Muchy. Patryk Mucha. Jest szybszy Michael. Michael Ameją. Dośrodkowanie. Będzie bramka! Jest bramka! 3-1! Praktycznie sam przed bramkarzem rywali, no ale to się nie udało i znów Bełchatowianie, wrzutka w nasze pole karne, no ojojojojoj, trzeba uważać tutaj, nie Bełchatowianie, tym razem próbują drugą stroną boiska, cały czas prowadzimy 3-1 już w tej chwili, oj, piłka nad Kacprem Gachem, niebezpiecznie, no jest niestety bramka, no jest niestety bramka, Gachem ta piłka przeleciała, ona była tak dziwnie podkręcona i nie zorientował się w porę nasz zawodnik, gdzie ona zmierza w pole karne, chyba tak, Łukasz Kosakiewicz, mocno bita piłka, Krystian Nowak, no jeszcze próbował, tylko czterech zawodników Widzewa, wyszedł Michael, jeszcze dośrodkowanie, Paweł Tomczyk, no, w piłce w tej chwili, no traci niestety ją Możdyn, jeszcze jedno dośrodkowanie w nasze pole karne, niebezpiecznie tam Łukasz Kosakiewicz, skacze jeszcze przewracany zawodnik, jest tam też Bartłomiej Poczobut, ale nie, my tu chyba zagramy na czas, tak jest, bo i drodzy, to się stało, mamy trzy punkty jadą do Łodzi, to jest coś nieprawdopodobnego, ale czekałem, żeby to powiedzieć do końca tego spotkania, po 25 latach widzę, wygrywa w Bełchatowie. Thank you.